Chciałbym bardzo serdecznie powitać Państwa na konferencji prasowej Łomżyńskiego Forum Samorządowego, Zarządu Łomżyńskiego Forum Samorządowego. Przed chwilą zakończyliśmy swoje posiedzenie, w którym uczestniczył gościnnie pan wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbrych, którego chciałbym bardzo serdecznie powitać. Obecność pana marszałka na dzisiejszym posiedzeniu zarządu była spowodowana tym, że chcieliśmy się najpierw pochwalić czy przedstawić informacje, szczegółowe informacje na temat naszej dotychczasowej działalności w ciągu tej drugiej kadencji Łomżyńskiego Forum Samorządowego, ale chcieliśmy również podziękować za bardzo dobrą współpracę z samorządem województwa, z jednostkami wojewódzkimi, na przykład Wojewódzkim Urzędem Pracy, bo z tych to instytucji pozyskujemy środki finansowe na realizację większości naszych projektów. W tej chwili zakończyliśmy posiedzenie zarządu Łomżyńskiego Forum Samorządowego. Przyjęliśmy regulamin rekrutacji w zakresie przystąpienia do projektu, tak zwane bony szkoleniowe, czyli podnoszenie kwalifikacji, umiejętności w regionie. Projekt 321-322. Podnoszenie umiejętności w zakresie studiów podyplomowych języków obcych, ale również kursów zawodowych. Za około 2 tygodnie ogłosimy nabór wniosków. Wnioski będą składane w sposób elektroniczny. O terminie, dokładnym terminie poinformujemy naszych mieszkańców za pośrednictwem państwa, za pośrednictwem mediów. Wniosek jest bardzo prosty. W dalszej kolejności po sprawdzeniu wstępnym, po weryfikacji będzie uzupełniana ta część merytoryczna wniosku. Chcę również Państwa poinformować, że w związku z tym, że w tej drugiej edycji nie bierze udziału miasto Łomża, które wystąpiło z Łomżyńskiego Forum Samorządowego, natomiast mieszkańcy miasta Łomży oczywiście będą obsługiwani przez Biuro Łomżyńskiego Forum Samorządowego tutaj w Starostwie Powiatowym w Łomży, ewentualnie Biuro Naczelnej Organizacji NOD w Łomży. Także mieszkańcy nie są pozbawieni dostępu do tego dobrodziejstwa, nazwijmy to, jeśli chodzi o dotacje na podnoszenie kwalifikacji. Łomżyńskie Forum Samorządowe to 1/3 populacji województwa, nie tylko społecznego, ale też gospodarczego. I tu trzeba bywać na tych spotkaniach. Dzisiaj mamy posiedzenie zarządu tego forum, ale omawiane były szeroko rozumiane inwestycje na przyszły rok i była też sprawozdanie z działalności w 2020 roku. To aż miło popatrzeć, że to są duże kwoty, to są kwoty, które idą na szkolenia, ale na dotacje dla koła gospodyń wiejskich, na różnego rodzaju działalność senioralną, podwyższającą kwalifikacje dla pracowników i gminy, które są stowarzyszone, to 50 gmin, to 50 samorządów, nie tylko gmin, ale też i starostw. I to jest subregion łomżyński, gdzie najlepiej te forum, że tak powiem, wpisuje się w działalność. Oprócz Białostockiego Forum Gospodarczego, które się rozwija jak najszybciej. I tu dobra wiadomość, bo w budżecie województwa również znalazły się kwoty, żeby wspierać tego rodzaju działalność i zlecać tym fundacjom, tym stowarzyszeniom działalność na rzecz tych projektów miękkich, ale też i tych twardych, czyli gospodarczych, strukturalnych. Także myślę, że jest to dobra formuła przekazywania środków przez zarząd województwa, przez regionalny rozwój, właśnie poprzez mniejsze stowarzyszenia, które wiedzą, jak te pieniądze najbardziej wykorzystać, żeby trafiły do tych ludzi, którzy potrzebują tego wsparcia. Kolejna edycja w najbliższym czasie zostanie uruchomiona. O dacie konkretnej uruchomienia naboru dotyczącego bonów szkoleniowych będzie to informacja publiczna. Nie ma jeszcze na dzień dzisiejszy konkretnego dnia, w którym rozpocznie się nabór. Wiadomo, że projekt będzie realizowany, będzie miał tożsame wsparcie, tak jak w pierwszej edycji. To oznacza, że będzie to wsparcie na szkolenie językowe, komputerowe, studia podyplomowe, kursy maturalne, ale także wszystkie szkolenia zawodowe niezbędne na rynku pracy. Ta gama wsparcia jest możliwa, dostępna. Projekt będzie o połowę mniejszy, takie były wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który przyznał dofinansowanie. Nie zmienia to faktu, że jest to największy projekt edukacyjny w subregionie, w chwili obecnej realizowany w subregionie łomżyńskim, który
przeznacza swoje dofinansowanie na wszystkie powiaty subregionu, to jest powiat kolneński, powiat łomżyński, powiat miasto Łomża, powiat zambrowski, wysokomazowiecki, siemiatycki, hajnowski i bielski. I na terenie tych samorządów mieszkańcy będą mogli ubiegać się o bony szkoleniowe. Ponad 2000 osób na pewno skorzysta, w zależności od tego, jak wysokie będą to wsparcia. Może więcej, może na pewno nie mniej. 2000 osób skorzysta z bonów edukacyjnych na wybrany przez nich kierunek kształcenia. Zarząd łomżyński Forum podsumował działania. Oprócz bonów szkoleniowych zostały też przyjęte do realizacji projekty profilaktyki wad postawy w subregionie łomżyńskim. I tutaj też mamy bardzo dużo projektów. Tutaj wchodzi powiat grajewski, powiat kolneński, łomżyński, miasto Łomża, powiat zambrowski, w ramach których dzieci ze szkół będą mogły być zdiagnozowane pod kątem wad postawy. Jeżeli te wady wystąpią, zostaną te dzieci skierowane do lekarzy, do rehabilitantów. Będą zajęcia korekcyjne, zajęcia sportowe, ale także zajęcia na basenie, więc nie tylko rodzice, którzy skorzystają przez to, że ich dzieci będą wsparte i medycznie, i sportowo w zakresie profilaktyki, ale także dzieci, myślę, że bardzo chętnie będą uczestniczyć w tym projekcie, który będzie miał ten aspekt i leczniczy, i taki sportowy, kończący się na zajęciami na basenie. Więc ponad 2 miliony złotych na profilaktykę wad postawy w całym subregionie zostało pozyskanych. Projekt do realizacji do końca następnego roku, więc myślę, że jak te zagrożenie epidemiologiczne troszeczkę zmaleje, to będziemy mogli już wrócić do tych zajęć, rozpocząć rekrutację w szkołach i przyjmować dzieci do tej rehabilitacji.